W maju ubiegłego roku rodzina Krzysztofa Skubiszewskiego powołała do życia fundację jego imienia. Wśród celów fundacji jedno z pierwszych miejsc zajmuje szerzenie idei demokracji, wolności i praw człowieka, idei swobód obywatelskich oraz państwa prawa, a także zasad prawa w stosunkach między państwami. Fundacja zabiega i zabiegać będzie o szerzenie tych idei, szczególnie w tych krajach i w tych środowiskach, w których wskutek długotrwałych rządów dyktatury ustanowienie demokracji i budowa społeczeństwa obywatelskiego są nadal bardzo pilną potrzebą. Zadanie to fundacja pragnie realizować poprzez udzielanie stypendiów i dotacji badawczych osobom ze stopniem doktora pracujących w takich dziedzinach jak prawo, nauki polityczne i najnowsza historia, ale także, i to jest bardzo istotne, wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób są pozytywnie zaangażowane w budowanie tych celów, o których przed chwilą wspomniałem, w swoich krajach. Fundacja przyłącza się także do wszystkich inicjatyw, które mają na celu naukowe opracowanie dziejów polskiej polityki zagranicznej, w szczególności zaś okresu, kiedy Krzysztof Skubiszewski budował jej nowe podstawy w przełomowym okresie odzyskania suwerenności, poczynając od rządu pana premiera Mazowieckiego, który zechciał nas tutaj zaszczycić swoją obecnością. Dla mnie pamięć ministra Skubiszewskiego jest niezwykle bliska i zawsze z wielkim szacunkiem myślę o nim. Sądzę, że uczczenie jego pamięci poprzez taką merytoryczną dyskusję na te tematy, ale przede wszystkim przez to, co słyszeliśmy o decyzjach i działalności fundacji z panem profesorem Piotrem Skubiszewskim na czele, o tych stypendiach i tej dotacji, to jest niezwykle cenne i że właściwie nie ma, że jest to najlepszy sposób uczczenia Krzysztofa Skubiszewskiego, jaki fundacja wyraża, i to sympozjum też w to się wpisuje. Realizacja programu stypendialnego, któryśmy sobie założyli, nie byłaby możliwa bez pomocy, jaką fundacja otrzymuje od Uniwersytetu Warszawskiego, i tutaj chciałbym skorzystać z okazji, żeby podziękować najserdeczniej panu rektorowi Lengauerowi i prosić pana rektora o przekazanie moich podziękowań również pani rektor, jej magnificencji pani rektor Macukow, dlatego że bez tego wsparcia fundacja nie mogłaby prowadzić swojej działalności w takim zakresie, jakim chciałaby ją realizować. Kieruję także specjalne słowa podziękowania do pana Jana Malickiego, dyrektora Uniwersyteckiego Studium Europy Wschodniej. To studium, które ma ogromne doświadczenia w pracy nad obszarami, które wchodzą w zakres zainteresowań, najbliższych zainteresowań fundacji, jest naszą wielką i stałą podporą i za to chcę panu dyrektorowi tutaj bardzo podziękować.